Zrobiona zasłona do sufitu, podparte tyczką. Sprawdziłem, że wentylacja w tym momencie wyciąga. Jak otworzę okno, będzie trochę moment. Teraz wieje. Jak zrobię rozszczelnienie chociaż, już nie wieje, czyli wciąga. Czyli będzie ten wszystki syf wciągała. Otworzę całkowicie okno, żeby tam nie ładowało zbytnio do kanału tego syfu. Było zasłaniane. Odpalam maszynę i robię bruzdę. Ja mam z grubsza wykorytowane, ale tutaj pojawił się pewien kwiatek, mianowicie szyna dwutałowa na wewnętrznej części muru, na tej cegle, i będę musiał ją czymś tutaj dziabnąć i wyciąć. W tym momencie, jak są rurki, nie dojdę fleksem, żeby jakkolwiek głęboko, nie głęboko nawet naciąć. Będę musiał zostawić sobie to do momentu, aż znikną stąd rury. A rury znikną dopiero u mnie fizycznie za jakiś tydzień. Teraz wypatrzyłem tylko taki moment, że domowników nie ma. Ja tylko się tutaj kręcę, no to sobie mogłem zabezpieczyć. Nikt mi się tutaj nie kręci. Nie smuci mi konia o to, żeby tam dostać się, nie wiem, w lewo, w prawo. I mogę sobie to na spokojnie zrobić. Przygotuję sobie tą bruzdę. Tam jeszcze muszę podkuć przez strop i u góry w pomieszczeniu też muszę w stropie dostać się do grzejnika, który jest dosłownie nad tym grzejnikiem. Przygotuję sobie to, obmiotę, pościągam te folie i później, bo już pomału się w centralnym pali, nie? I później trzeba będzie zakręcić ten pion. Dokładnie tak jak robiłem tamten z tym pokojem z wyjściem na taras. Trzeba będzie zakręcić ten pion. Mam na szczęście zawory w piwnicy, w kotłowni. I dopiero będzie trzeba go wyciąć. Czyli gdzieś tutaj też dziabnę tą rurę. Wydostanę ją i jak już nie będę miał, dopiero jak nie będę miał tutaj rur, to jakoś może mi się uda chociaż trochę naciąć tą szynę. Resztę będę dziabał albo multitoolem, albo lisicą, albo w ostateczności palnikiem jakimś. Z powarką może utopię. Chociaż nie chciałbym, bo tutaj są płytki. Ale taka ewentualność też jest. W każdym razie muszę się pozbyć tej szyny, no bo muszę się jej pozbyć. Inaczej nie schowam rurek na tyle głęboko w ścianę, żeby tutaj nic nie pękało później. W każdym razie teraz zabieram gruz, ładuję do wiader, idę na górę. Tam też mam zaścielone. Robię, wycinam panele w tym miejscu, gdzie mają być wycięte. Dłubię otworek w stropie, schodzę, bo tam jeszcze jak będę się przekuwał, będzie tutaj trochę leciało syfu, dopiero tutaj później powymiatam, pozamiatam, poodkurzam i przekuję się przez ten strop tam na dół do kotłowni. Później wszystko zamiotę, pościągam folię i dołączę resztę filmu, jak będę rzeźbił. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj nie nacinałem, bo jest gęsto różnych pierdół.
Tutaj jakaś rurka też bym nie mógł dociąć, tam jakieś cokoliki też do samego dołu bym nie dojechał. Tu włącznik, tutaj wentylacja, także kółem bez nacinania. I o tyle, ile tutaj jest ok, trzeba będzie tylko delikatnie sfazować te naprawdę luźne kawałki gładzi na wierzchu. Wiadoma sprawa, tak. Tu też jest powiedzmy, że ok, natomiast tu jest głucho i to trzeba będzie zrzucić tutaj do samego narożnika, widzę. Ale to też jak będę robił dopiero rury, żeby tutaj nie robić nie wiadomo jakiej wielkiej japy teraz. To już nie będę musiał kuć, wystarczy, że szpachelką podłożę między cegłę a tynk i to co jest odparzone po prostu zleci. To samo jest z tej strony. Tu sama gładź. Można byłoby to zostawić, ale z czasem na pewno to pęknie i będą ślady. Trzeba będzie i tak do tego wracać. Dlatego przy robieniu i centralnego, już jak będę lepił tutaj na gotowo, no to trzeba będzie i tak to zrzucić. Mówię, teraz tego nie ruszam, żeby to nie wyglądało aż tak ohydnie jak tutaj, bo tutaj spadnie dość sporo. Tyle. Na razie, cho. Cześć. A na pytanie, czy nic się tu nie zakurzyło, odpowiadam. Raczej nie. Chociaż nie wiem, czy to jest mój kurz, czy to jest kurz, który był. W każdym razie, no siwo nie jest. Jestem na górze w sypialni. Tu jest ten pion, który kułem w dół. Muszę wyciąć panele. To są klejonki, te jedne z pierwszych. Tutaj muszę je dziabnąć. To jest łączenie paneli. Do tego panela później wyłamię tam i w podłodze muszę wykuć, bo rurki będą wychodzić z podłogi. Nie chce mi się już kuć tam w ścianę, schodzić w dół, w podłogę i tam w pion. Po prostu będą szły tu w podłodze i dwie będą wychodziły z podłogi. A chowam między innymi też dlatego, że nad rurami wytwarza się takie ciepło i unosi wszystki kurz i na ścianie powstaje takie nieestetyczne zawirowanie tego ciepłego powietrza. Grzejnik będzie powieszony na takim samym poziomie jak w tym pokoju, gdzie robiłem wyjście na taras. Tam trzymałem bazę górnego uchwytu 10 cm od spodu parapetu. Tak samo będę robił tutaj każde jedno pomieszczenie, bo każde okno było na różnej wysokości, teraz je zamontowałem na jednakowej wysokości i tym samym muszę wszystkie grzejniki albo popodnosić, albo poobniżać. Tutaj jest za szeroko, grzejnik będzie musiał pójść do góry trochę, a w innym pomieszczeniu na przykład grzejnik nie mieści się pod parapetem, dlatego parapet jeszcze jest niezamontowany. Grzejnik musi cały pójść w dół. Takie duże różnice tutaj były. Bo grzejniki też były wieszane do parapetów. Tamtych starych okien. Najpierw były wstawiane tamte okna, później było robione centralne w miedzi. I też było się trzymane od parapetów. Z tym, że parapety były na różnej wysokości, no i było zachowane powiedzmy też 10 od góry. Ale okna były na różnej wysokości, no to dlatego teraz to tak wyszło. W każdym razie mam zabawki. Piłka wstawiam na głębokość, tak żeby nie chlasnąć po betonie.
Lisica, multitool, żeby dociąć do przy samej ścianie, bo tam nie dojdę. I tutaj przy tym łączeniu panela, tam nie trzeba docinać, bo wyłamie tamtego panela w całości. I bossa stopa. I młot tym razem też na aku, żeby nie wtargać się z dołu tam, gdzie kułem. Tutaj będzie bardzo mało kucia, wytrzyma jedna bateria. Motam się coś, nie wiem co gadać. Biorę się do roboty, pokażę jak wyszło. Cześć. Szyna dwuteowa wycięta. Były na raty cięte, dużym fleksem, później małym fleksem i to, czego nie sięgnął jeden i drugi, było docięte licim ogonem. Ale dał radę. I zaczynamy spawać od piwnicy. Zaraz tam pójdę, pokażę. Najpierw jedną nitkę, w tym przypadku powrót, czyli dolne rurki, a później później zasilanie. Kotłownia. Tutaj jest to miejsce. To jest rurka tamta bardziej bliżej ściany. Czyli tak jak widać powrót do pieca. Idzie tutaj. Jest zostawione, dokładnie tak samo było. Tutaj są korki do spuszczania z poszczególnych pionów. Zakręcam zasilanie, zakręcam powrót. I tutaj są korki do spuszczania wody. Tak samo jest tutaj zrobione. Zakręcony jest powrót, zakręcone jest zasilanie. Tylko że było skręcone tak jak tutaj, mosiąc bezpośrednio w zawór. Teraz gdyby się zepsuł ten zawór, no to niestety, ale trzeba przeciąć jego fleksem, no i później kombinować, żeby to skręcić. Już jest nie do skręcania i tak trzeba będzie to przerabiać. Dlatego, gdyby szlak trafił w zawór, no to pozakładałem śrubunki. Odkręcam śrubunek, wykręcam zawór, zmieniam zawór, skręcam dalej i tyle. Korki do spuszczania wody. Powtarzam się. I tyle, później będzie tak samo. Tutaj druga część śrubunku, tak, kolano do ściany, drugi taki sam trójnik i zasilanie w górę. Miałem poopowiadać trochę, jak się lutuje miedź. Nie mam zielonego pojęcia, ale pokażę, jak my to robimy. Przede wszystkim musi być dokładnie wyczyszczona i rurka, i kształtka. Później ja używam takiej pasty. To nie jest żadna reklama, ale inne mi się nie sprawdziły. Jest dokładnie smarowany jeden i drugi element. Też jest kilka szkół. Jedni nie smarują w ogóle kielichów, tylko same rurki. Najpierw wszystko jest na sucho podocinane na miejscu docelowym. Później jest wszystko posmarowane pastą, poczyszczone, posmarowane pastą. Jest pozakładane na miejsce. Zaraz to też pokażę. Tutaj jeszcze. Tu i drugie kolano. Wszystko jest pozakładane tutaj na miejsce, popodpierane na czas lutowania. No i jest lutowane. Zaraz też pokażę, jak to jest lutowane. Chociaż w tym zakamarku będzie guzik widać. Jak będziemy coś lutować na wierzchu, na tej cegle, no to pokażę, jak długo trzeba grzać i ile cyny wtapiać.
I teraz najważniejsza chyba rzecz, nie samolutowanie, ale zmycie nadmiaru pasty, żeby nie korodowały rurki w dalszym ciągu. To jest ważniejsza czynność jak samolutowanie. Bo jak jest niepolutowane, no to będzie po prostu ciekło, ale jak jest niezmyta pasta, no to będzie żarło tak długo, aż w końcu będzie ciekło. No i jeżeli to by było, jak w tym przypadku, gdzieś w stropie, no to już dupa blada. Wilgotna ścierka dokładnie ze wszystkich stron. Wyczyścić rureczki i wytrzeć na sucho. Na czym polega lutowanie? Na tym, żeby nagrzeć materiał do ostatecznie wystarczająco do tego, aż się zacznie to szklić. Dokładnie, aż zacznie się szklić ta pasta i wtedy trzeba przyłożyć cyny. Cyny powinno się przyłożyć, to zaraz pokażę. Jak już się trochę polutuje, no to mniej więcej człowiek wie, ile tego użyć. Ale jest taka teoria, że tylko to jest cienka akurat cyna. Tą grubszą cynę są dwie grubości. Chyba tylko dwie grubości. Najlepiej sobie zagiąć na długość średnicy rurki. I z momentem jak dojadę do zakrętu na cynie, no to już wiem, że więcej tej cyny nie muszę tam ładować. Jaka gruba rura, tyle powinno wejść centymetrów, milimetrów bieżących tej cyny. Tyle. Poczekać aż trochę ostygnie, ostudzić, wymyć pastę, wymyć ten kwas i musi być szczelne. Teraz tak to wygląda. Zaraz pokażę po wytarciu, jak to będzie wyglądało. Wzorcowy fragment. Centralne przerobione. Zostało teraz tylko sprawdzić szczelność. Już tutaj jest puszczone ciepłowoda. Na bieżąco jest grzane. Teraz trzeba zobaczyć przez pierwsze jedną, dwie doby, czy czasami nie ma jakichś wycieków. Później opatulić to wszystko, przymocować fizycznie rurki, żeby nie tańczyły, zapianować, zatynkować i można się bawić z wygładzaniem. Tutaj będzie ustawiony pion, tędy. Fartem udało mi się te rurki puścić w tym kwadraciku pomiędzy płytkami, dlatego teraz w jednym kawałku będę w stanie tą płytkę dorżnąć. Tak, mam te płytki, mam każde płytki z chałupy, z łazienek, z korytarza, z kuchni. Każdą jedną płytkę mam w razie jakiejś właśnie takiej przeróbki, awarii, coś. Mam po jednej, dwie sztuce w zapasie. Tą będę musiał wymienić, tą jasną i jedną ciemną tutaj. Będę musiał dociąć. Jeszcze jedna rzecz. Chyba też dość ważna, skoro tutaj to jest zasilanie, idzie do góry grzejnika, to jest zasilanie,
a to jest powrót. Ale każda z tych rurek z grzejnika, jeżeli będę wypuszczał wodę kiedyś z grzejnika, ma tą wodę wypuścić. No, dobrze by było, żeby wszystka wyleciała. Dlatego też bryloczyk, no główienko, ale zdaję egzamin. Każdą jedną tą rurkę robię ze spadkiem, tak żeby nie było tutaj jakiegoś syfonu, żeby nie została nigdzie woda. Jeżeli będę faktycznie chciał kiedyś wypuścić tą wodę, no to niech ona sobie zleci cała. Tyle, no przepusty tutaj będą. Najpierw założona będzie pianka, dopiero później będzie pianowane. Poprzednim razem był zrobiony błąd. Bezpośrednio były te rury pianowane i z momentem, jak się nagrzewa rurka, jak się pali w piecu, no to one trzeszczały. Po tej piance trzeszczały. Dlatego najpierw będzie otulina, dopiero będzie tam zapianowane, reszta będzie uzupełniona odpowiednio zaprawą, betonem, a tutaj tynkiem gipsowym. Tyle. Temat ogarnięty. Coś tam powiedziałem, jak ja widzę lutowanie miedzi. Jeżeli jestem w błędzie, to mnie popraw. Jeżeli czegoś nie jesteś pewien, coś chciałbyś mi podpowiedzieć, no to oczywiście w komentarzach. Tyle. Na razie, cho. Cześć.